Cześć wszystkim, przyszła pora na denko. Tak wiem, miałam robić częściej. Wzięłam sobie specjalnie mniejszą reklamówkę, ale ciągle było coś. I teraz mi się aż wysypuje kompletnie. Więc postaram się przejść przez to wszystko bardzo szybko, bez zbędnego owijania w bawełnę. Także jeśli jesteście ciekawi opinii, mojej opinii na temat produktów, które nie znalazły się w ulubieńcach, ale też tych, które się tam pojawiły, to zapraszam. Nie będę tego jakoś, wiecie, kategoryzować na pielęgnację i inne rzeczy, po prostu lecimy tak, jak tu będę wyjmować, zresztą i tak większość to będzie pielęgnacja. Skończyłam wreszcie krem z Eveline Cosmetics Aksamitne Dłonie, wygładzający, nawilżający eliksir do rąk i paznokci. Coś mega, 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 mega super. Po prostu krem, który bije na głowę wszystkie inne, które dotąd używałam do rąk. Przez całą zimę moje dłonie były po prostu przefantastyczne, co się nawet neutrogenie nie udało, a myślałam, że neutrogena była najlepsza. Gładziutkie, zniknęły mi wszystkie takie, wiecie, popękane bruzdy, które były moją wielką, wielką zmorą. Dłonie mają normalny kolor, nie różowy. Zauważyłam też różnice w paznokciach i myślę, że ten krem przyczynił się po prostu do tego, że używałam odżywki do paznokci i jeszcze wzmocniłam je tabletkami itd., itd. Ale przez ten krem po prostu skórki wokół paznokci są przemięciusie, przestały być takie, wiecie, brzydkie, suche, skaczące do oczu. Także coś bardzo fajnego i na pewno jak pojadę do Polski, to kupię sobie nową buteleczkę. Norma już u mnie od kilku projektów Denko, czyli woda micelarna z L'Oreala. Jest bardzo dobra, moja skóra ją uwielbia, ta woda zmywa każdy makijaż. No i tak jak już powiedziałam, skóra moja nie ma z tym żadnych problemów, nic mi po tej wodzie nie wyskakuje, nic mi się dziwnego nie dzieje, dlatego ciągle ją kupuję i myślę, że jeszcze długo jej nie zastąpię, szczególnie po tym, co mi La Roche zrobił. Drugie opakowanie Neutrogena Visibly Clear, to jest ten Rapid Clear Treatment na wypryski, żel o bardzo szybkim i mocnym działaniu. Nadal mi się świetnie sprawdza, nadal używam. I tak jak już mówię, drugie opakowanie skończyłam, był w ulubieńcach, był w poprzednim denku. I zaczęłam właśnie nowe opakowanie. Nie znalazłam nic lepszego na jakieś pojawiające się niespodzianki, także to jest u mnie po prostu coś, co nie znika z kosmetyczki. Coś, o czym zapomniałam wam powiedzieć w ulubieńcach lutego i marca, powiem wam w ulubieńcach kwietnia więcej. Woda micelarna z garniera, którą kupiłam po poleceniach Ani z kanału Fokusowana. I powiem wam, że mam wrażenie, że to jest nawet lepsze niż L'Oreal. Mam następną butelkę i jeszcze muszę się trochę przyjrzeć i mojej skórze i tak dalej. Ale zaczynam mieć wrażenie, że to może przebijać L'Oreal, co na pewno mogę powiedzieć, jest o wiele, wiele bardziej wydajniejsze niż L'Oreal. Co prawda, tu jest 200 ml, to jest 400, czyli mamy dwa razy więcej, ale mimo wszystko starczyło mi na dłużej niż dwie butelki L'Oreala. Specjalnie sprawdzałam tak mniej więcej w kalendarzu. Jest napisane, że to jest na 200 użyć. Kusi mnie, żeby policzyć, aczkolwiek myślę, że to raczej nie wyjdzie. Ale więcej powiem wam w ulubieńcach, nie będę teraz przedłużać, bo to jest jeszcze dużo w tej torbie. Lakier Cutex, to już też chyba wam kiedyś pokazywałam, wzmacniający, nie lakier, zmywacz. Wzmacniający zmywacz do paznokci z proteinami, prowitaminą B5. I ma też rozjaśniać paznokcie, czyli usuwać wszelkie przebarwienia. Używam go od jakiegoś czasu, już nie pamiętam dokładnie jak długo, ale odstawiłam wszystkie inne zmywacze, których używałam i też zauważyłam zmianę w paznokciach. Też to pomaga. On jest niestety z acetonem, ale jest jakiś taki delikatniejszy dla moich paznokci niż poprzednie zmywacze, których używałam, więc tego się trzymam, kupuję butelkę za butelką. Kosztuje funt z hakiem, 200 ml i starcza na całkiem długo. Także jest bardzo fajny. Coś, co zawsze mam w torebce, szczególnie jak gdzieś jestem w trasie, jak jestem cały dzień poza domem. Chusteczki do higieny intymnej, bardzo fajne, nie narzekam na nie, zawsze się przydają. Zużyłam jedną z próbek Garnier Moisture Match.
Kiedyś dostałam cały zestaw próbek, jak wychodziła ta linia w ogóle tych wszystkich kremów Moisture Mash, nie wiem, tam jest chyba 5 czy 6. I dostałam 4 próbki i w sumie się do nich dopiero dokopałam. I to jest do skóry normalnej i suchej. No co, no krem jak krem, mała próbka, więc za dużo nie można powiedzieć, ale na przesuszenia wokół nosa sprawdził się świetnie, szczególnie jak byłam chora. W Budzie zawsze kupuję sobie taki bufer, ma 6 różnych stron, tak naprawdę używam tylko dwójki i trójki, bo reszta, jedynka jest za mocna, za szorstka, a te wszystkie jakieś tam do nabłyszczania to w ogóle kompletnie nie działają na moje paznokcie. Także używam dwójki i trójki, bo to są dwa różne stopnie, wiecie, zdzierania, dwie różne grubości i fajnie mogę sobie wypolerować pazurki na brzegu i nic mi się nie zahacza. To nie jest do końca denko. Zresztą wam pokażę. Jak mi się uda otworzyć. Tu nadal są płatki. To są płatki nasączone zmywaczem do paznokci, które dostałam w Glossyboxie. Elegant Touch. Kompletna porażka. Tarłam i tarłam i tarłam lakier i żeby zmyć jeden paznokieć, żeby zmyć kciuk, potrzebowałam 5. Tu jest 20. I nie dość, że zajęło mi to więcej czasu, niż jakbym normalnym zmywaczem zmyła wszystkie paznokcie. No to jeszcze się namachałam, namęczyłam. Kompletna porażka. To jest tak, jakbyśmy, mam wrażenie, jakbyście po prostu wzięły oliwkę i samą oliwkę wcierały w paznokieć. Kompletny niewypał. Też coś w Glossyboxie, jedno już wam pokazałam w poprzednim denku. Anatomical Puffy The Eye Bag Slayer, czyli takie płatki pod oczy z kolagenem, chłodzące, coś niesamowitego i muszę sobie kupić tego więcej, bo chłodzi tutaj niesamowicie, super się wchłaniają worki i jest wielka, wielka, wielka ulga, jak się je założy po całym dniu pracowania przy komputerze. Coś wspaniałego. Tu jeszcze wygrzebię resztę najpierw chyba. Dobra, jeszcze jakieś tu maluchy latają. Skończyłam pomadkę ochronną Niva, mleko i miód, bardzo ją lubię, niestety zawsze ją kupuję w Polsce, bo tutaj nigdy nie widzę, nie wiem o co chodzi, no ale także mi się skończyła, więc ubolewam, ale moje usta po prostu są po niej super. Wykończyłam też, co też już ubolewam, bazę pod makijaż, rozjaśniającą bazę pod makijaż z SPF 15, firma Monu Professional Skincare. Coś niesamowitego. Potem w ogóle moja buzia się nie świeci, o czym mówiłam wam w ulubieńcach. Także jak jesteście zainteresowani, to link na dole, bo nie będę się powtarzać, żeby was nie zanudzać. Też już po raz kolejny opakowanie korektora z Collection. Jestem w pędzelku, bo ja ten w pędzelkach najbardziej lubię. I mój to jest kolor 2 Natural. I co? Mówiłam już chyba wszystko o tym korektorze, one mi się świetnie sprawdzają, są tanie, 5 funtów normalnie, często są na promocji, starcza na około 3 miesiące i to co może, to mi maskuje. Męskie denko w przerywniku, L'Oreal Elvive dla mężczyzn, to jest szampon przeciwupierzowy i to jest jakaś intensywna terapia. Bo jeszcze jest niebieska i chyba zielona. No, podobno się sprawdza. Co mogę wam powiedzieć, że włosy są prze milusia, aksamitne w dotyku po tym szamponie. Oczywiście nie moje włosy. I bardzo ładnie pachnie. Troszeczkę owocowo, także panowie polecam. Skończyłam odżywkę bez spłukiwania John Frieda Freeze Ease. To jest Daily Miracle Treatment, czyli do codziennego stosowania właśnie odżyweczka i bardzo mi się podoba to, co robi z moimi włosami, a jeszcze współgra z szamponem z tej samej serii i jestem bardzo, bardzo zadowolona z wyniku. Zanim przeszłam do tej Freeze Ease, wykończyłam wreszcie z tą Stress Me, no. Nie jest odżywka, tylko to jest taki spray prostujący włosy z olejem arganowym podobno. I no, ma wam wygładzić włosy, pomóc je wyprostować. Sprawdzał mi się przez 2,5 butelki, potem już końcówka tej butelki moje włosy miały to gdzieś kompletnie, więc
bo trochę katorga, żeby to wykończyć. Wykończyłam kolejne dwa szampony Ozzy, Mega Shampoo i Awesome Volume. Znacie moją opinię, jak chcecie więcej o tych szamponach, to robiłam porównanie chyba 4 czy 5 różnych wersji, link będziecie mieli na dole. Płatki kosmetyczne, które kupuję już od paru miesięcy w Morrisonie. Kupuję zwykłe małe okrągłe pod oczy i duże do twarzy, za każdą taką paczkę płaci się funta, chociaż te chyba są za funt 20, ale bardzo często jest promocja, że jest mix and match i można wziąć 2 opakowania za funt 50, także bardzo dobry deal i są mięciutkie i bardzo mi się podobają. Dalej, tradycyjnie już u mnie w każdym denku bezbarwna maskara z Too True, czyli najtańsza bezbarwna maskara, jaką można w tym kraju znaleźć, którą używam do brwi zaraz w wosku, a ja nie wypełniam ani żadną kredką, ani nic, bo moje brwi są bardzo ciemne i mają na tyle fajny kształt, że nic już tam na szczęście nie muszę im dorysowywać. Wykończyłam też Nail Tech Foundation 2. Sprawdził się na moich paznokciach, aczkolwiek nie aż tak bardzo jak powinien, bo nie do końca używałam go zgodnie z zaleceniami producenta. Ale mimo to zauważyłam różnicę, mimo to moje paznokcie przestały się łamać, przestały się rozdwajać. No i zanim... jak już miałam końcówkę tego, a zanim przeszłam na nową odżywkę, to z powrotem zaczęłam się rozdwajać, czyli na pewno coś ta odżywka robiła. I myślę, że kiedyś do niej wrócę i po prostu zrobię sobie taką kurację, jak producent zaleca. Znowu wrzuciłam tylko jedno opakowanie, bo żeby mi się ta cała torba nie wypełniła, używam już od dłuższego czasu tylko i wyłącznie jeżeli pod prysznic Dove Go Fresh, bo w połączeniu z angielską wodą, na przykład Nivea czy inne, zaczęły mi po prostu strasznie przysuszać skórę. Wiecie, wychodzę spod prysznica, wycieram się i się obieram, po prostu linieję jak wąż. Po tych nie. Więc kupuję i cały czas je używam. Wrzucam zawsze tylko jedno do denka, żeby pamiętać wam o tym powiedzieć. No bo nie każdy mnie ogląda od samego początku. Bardzo lubię te zapachy, zmieniam tylko sobie po prostu za każdym razem jakiś inny zapach kupuję. I są bardzo fajne te żele. Kolejne opakowanie wody micelarnej z L'Oreal. Kolejne też, co się chyba pojawia w każdym denku, to kulka z Sure, czyli Rexony Clear Aqua Crystal. Teraz zmienili opakowanie, troszeczkę jest inne, ale to cały czas, czy to jest jeszcze stare, ale teraz mam nowe kupione, to troszeczkę zmienili opakowanie, ale to cały czas ten sam produkt, chyba jedyna kulka, która na mnie działa. Krem do rąk, który znalazł się tutaj też w 90% jeszcze pełen. Pokazywałam wam kiedyś żel pod prysznic tego i balsam do ciała, które były, żel był średni i balsam do ciała był bardzo fajny. Krem jest kompletnym, nie wypałem, także wylądował tutaj, bo robił mi więcej szkody niż dobrego. Co to jeszcze wylądowało? Co to jest w ogóle? Aha, z Fig & Rouge, to kiedyś w Glossyboxie dostałam, różany, w 100% naturalny. Nie różany. Balsam do ust, to jest czekoladowy. Tak. Czekoladowy w 100% naturalny. Kompletna klapa. Tego się nie da się tego używać po prostu. Więc leżało. Raz na jakiś czas zrobiłam kolejne podejście, ale zajmuje mi tylko miejsce. Leci do śmieci. Nie wypał. Kompletny. Strata czasu, strata pieniędzy. Nie wiem, co zrobić. Jeszcze zanim zaczęłam używać primera z Monu, to jeszcze musiałam regularnie używać w pracy sobie BB łeb matujących. Więc kolejne opakowanie, to są super draga za 2 funty. No ale na szczęście właśnie odkąd używałam Monu, te bibułki nawet w pracy nie były mi potrzebne. Więc mocno się zastanawiam nad kupieniem pełnowymiarowej tej bazy dużego produktu. Tam 20 parę funtów kosztuje. Bo jest super. Mam jeszcze parę innych rzeczy do wykorzystania. Zobaczymy, może się faktycznie pozbędę problemu i nie będę potrzebować bibułek. Balance mi rozjaśnia taka... Nie rozjaśniająca, dodająca blasku maseczka do twarzy w 90% w 98% z naturalnych składników. Też kiedyś była w Glossyboxie. Zużyłam prawie całą, już po prostu byłam zmęczona ją, bo ona jakoś dziwnie wystarcza na długo. Chowa się. Przy tym, co Zaja potrafi, to ta maska się chowa.
i jest jakaś taka dziwna skóra przeciwna jest po zmyciu, więc na pewno się z nią na duże nie zaprzyjaźnię i nie będę próbować innych. No i też wykorzystałam zestaw, który byłam w Glossy Boxie. Dwie buteleczki, dwie próbki serum Idealia z Vichy i jedną paczuszkę kremu. I powiem Wam, że teraz już wiem, dlaczego dali dwie próbki serum, a jedną kremu, bo one starczyły na ten sam czas. Krem był bardziej wydajny i stosowałam na rano i wieczorem serum i rano i wieczorem krem. I właśnie w tym samym czasie zużyłam dwie te buteleczki i jedną tą. I mimo tego, że to są tylko 3 ml próbki, zauważyłam bardzo dużą różnicę i też bardzo mnie kusi kupienie sobie tej serii, wiecie, w pełnym wymiarze. Kolejna maseczka z Dziai, dotleniająca. Mam troszeczkę co do niej mieszane uczucia. Zdecydowanie wolę tą regenerującą i oczyszczającą. Wydaje mi się, że przez to też troszeczkę mnie wysypało, ale mam jeszcze jedną i ją wypróbuję i zobaczymy, czy aby na pewno. I to tyle, moi drodzy. Nazbierało się. Starałam się jak najszybciej powiedzieć, żeby nie przedłużać. Tak jak powiedziałam, linki do tych rzeczy, o których wspomniałam, że już wcześniej mówiłam, macie na dole. Także odsyłam Was, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Tyle. Nie będę już przedłużać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!